dzień dobry. Gdzie ten poprad? Ani go nie widzę po lewej, ani po prawej. Za to widzę Puszczę Niepołomicką. A no tak, miałem być dzisiaj, zaznaczam, miałem być dzisiaj na trasie Doliny Popradu z Piwnicznej Zdrój. No ale odpuściłem. Nie da się, uwierzcie, nie da się. Wystarczyło mi to, co mnie spiekło w niedzielę. Także darowałem sobie dzisiejszy wypad, bo na tych podjazdach to chyba bym dostał udaru słonecznego już. No jest masakra, po prostu masakra. Także dzisiaj zamiast Doliny Popradu zrobiłem sobie wypad do puszczy po godzinie 5. Jest w miarę, choć jak się przebije słoneczko pomiędzy drzewami, to tak potrafi mi przypiec, że wczorajszą trasę momentalnie odczuwam na plecach, na karku, na rękach. Masakra, to co mnie spiekło, dopiero w domu zobaczyłem, jaki jestem po kąpieli, jaki jestem czerwony. Dawno mnie tak nie spiekło, na ogół opala mnie na brązowo, ale tutaj naprawdę te ładne parę godzin w niedzielę dały popalić nieźle. Także wolałem sobie dzisiaj to odpuścić. Jeszcze będzie na to czas. Pogoda na pewno, także zrobimy to później. Ale powiem wam, że jest mega przyjemnie o tej porze. To chyba dzisiaj była najbardziej rozsądna pora do wybrania się na rower. Jest tak przyjemnie tutaj w puszczy, jak się jedzie oczywiście, bo temperatura tu niewiele spadła, bo licznik mi pokazuje 28 stopni. Ale jak się tylko gdzieś wychyli na słoneczko, to normalnie czysta przyjemność. No ale nawet ten wypad nie pójdzie na marne, bo mam okazję wam pokazać, jak działa ta nawigacja w ROXie 11, 1 Evo. Bo na ostatnim filmie pokazywałem wam tylko to na sucho. A dzisiaj postaram się tu zaraz stanąć i narysować trasę z kilkoma skrętami i pokażę wam, jak to działa. Dobra, staniemy sobie w takim uroczym miejscu. Komarów nie ma, także nie będę narzekał. Normalnie, bo ostatnio mi ktoś tam zarzucił, że skończyłem w którejś minucie o komarach, także dzisiaj zero komarach, bo ich po prostu nie ma. No stoję w cieniu, jest fajnie. Dobra, spróbuję wam pokazać rysowanie trasy na tej aplikacji. Nie wiem, czy to będzie dobrze tak widać, bo się nam tutaj to odbija. No, ale spróbujemy. Także wchodzimy sobie na aplikację SigmaRide. Włączamy lokalizację. Tak. Bluetooth. Szuka urządzenia. Dobra. Wchodzimy w nawigację. Mamy tutaj u góry ustalenie trasy. Jest nasz punkt tutaj lokalizacyjny, jesteśmy w tym miejscu, wyznaczamy sobie drogi rowerowe, mamy ok, no i wyznaczamy sobie trasę. Obrócimy sobie tą mapkę, dobra, i powiedzmy, że sobie pojadę, a tutaj w stronę Kłaja, dajmy sobie tutaj punkt i ustalamy trasę. Jest. Ok. No to startujemy. Czekamy na urządzenie. Ok. Naciskamy na urządzeniu start. I możemy jechać. Dobra. Telefon
możemy sobie schować. I tak jak mówiłem, wszystkie wskazówki będziemy mieć bezpośrednio na liczniku. No, jak widzicie na liczniku, mamy ślad tej trasy. Jesteśmy my w postaci tej strzałeczki. Czas dotarcia 19 godzina i 6 km, niecałe 7 km do celu. No, a dla przypomnienia, jak ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, Sigma ROX 11, ta 11, 1 Evo, dostała dwie aktualizacje. Pierwsza aktualizacja przyniosła kolorowanie pól treningowych i właśnie nawigację po śladzie wspomaganą z nawigacji w telefonie poprzez aplikację Sigma Ride. A druga aktualizacja przyniosła pełną współpracę z radarem wstecznym Garmina. Musimy mieć obydwa urządzenia zsynchronizowane i wtedy nawigacja telefonu poprzez właśnie aplikację Sigma Ride wspomaga nam licznik. Wspomaga na tej zasadzie, że pokazuje nam, przekazuje bardzo szybko, błyskawicznie, to tutaj to nie ma żadnego opóźnienia, przekazuje nam, gdzie mamy skręcić, za ile. Dobra, zbliżamy się już do tego zakrętu. Zaraz nam się powinno pojawić informacja, gdzie mamy skręcić. No i mamy. Skręć w prawo za 100 metrów. No i wiadomo, że mamy tu na tej krzyżówce skręcić w prawo. No kapitalnie to działa, naprawdę. Powiem wam, że za te pieniądze, za te 600 zł, no ten licznik ma już praktycznie chyba wszystko. No jeszcze tak jak mówię, jak wspominałem w poprzednim filmie, jakby jeszcze tu włożyli charakterystykę podjazdów tego klimba, no to już by było mega. Co tu więcej chcieć za 600 zł? Ja wyznaczyłem ją dość prosto, bo pozwoliłem na wyznaczenie aplikacji, ale można też sobie trasę zrobić na obojętnie czym, czy to na Garminie, czy to na mapy, czy to na komucie, nie ma żadnego problemu. Potem taki plik z GPS-em przesyłamy do telefonu na aplikację Sigma Ride. Przesyłamy go na telefon, synchronizujemy telefon z licznikiem i taka trasa jest wspomagana poprzez nawigację w telefonie. Każda jedna trasa. Dobra, dojechaliśmy do celu, zatrzymujemy trening. Zapisujemy. Jest zapisany. Wychodzimy z tego i co? Tu mamy tą trasę wyszczególnioną razem z podjazdami, z prędkością i tak dalej. Dobra, wyjdziemy sobie z tego. Jeszcze raz sobie narysujemy tą trasę. Jesteśmy tutaj w tym punkcie. Drogi rowerowe, ok, to co już robiłem. I powiedzmy, że jedźmy sobie teraz na Kłaj. Czyli tutaj będziemy mieć tylko jeden skręt, ale myślę, że to już chyba wystarczy. Dobra, ustalić trasę. Jest trasa. Start. Ok na liczniku. I jedziemy. Telefon chowamy. I śmigamy. Mamy 1,5 km do przejechania. O, już nas informuje, że mamy skręcić w lewo. Informacja jest i wizualna, i dźwiękowa. Także ciężko to przegapić. Naprawdę.
i jest cały czas widoczna aż do skrętu. No i jesteśmy. Jedziemy do punktu docelowego. Mamy 900 metrów. Kurczę, zobaczę, może jak wyjadę, to bym wam to pokazał na większej ilości zakrętów. No, pokazuje nam, że mamy już 70 metrów do celu, 60, 40. I koniec jazdy. Dobra, ja jeszcze tutaj zrobiłem jedną trasę z trzema zakrętami już w mieście Kłaj. Także ostatni raz jeszcze wam pokażę, jak to działa, żeby było solidnie i dobitnie wszystko. Mamy jeszcze do wyboru, ja wam to nie pokazywałem, albo szosy, drogi szosowe do wyboru, albo drogi rowerowe, albo drogi nieutwardzone i na koniec jeszcze szlaki biegowe i turystyczne. W zależności, co sobie wybierzemy, tak będzie nam wspomagała to nawigacja z aplikacji. Dotyczy się to rysowania trasy na aplikacji Sigma Ride, jak i też wgranych wcześniej plików GPS. Jeżeli wybierzemy tylko na innej aplikacji zrobimy sobie trasę typowo szosową, tak to wybieramy tutaj na tej aplikacji typowo drogę szosową, czyli szosę. Dobra, wyjdziemy sobie z tego i startujemy. Start na urządzeniu. Też start. I jedziemy. Jedzie, jedzie. No i przejechał. Dobra, jedziemy. Dobra, mamy 3 zakręty. Już nam każe skręcać w prawo. Także skręcamy w prawo. Pięknie, ładnie. Bez niedomówień. Gdzie skręcić? Jak to było dawniej. Jest prawo. Proszę, jest prawo. Identycznie to działa, jeżeli wgramy, tak jak mówiłem, dowolny plik GPS. Zrobiony na dowolnej aplikacji. Nie ma z tym kompletnie problemu. I skręt w lewo. Za 100 metrów. 80. I skręcamy w lewo. Pięknie. Pięknie i precyzyjnie. I znów skręt w lewo. Za 100 metrów. I skręcamy w lewo. I do celu 150 metrów. To 20 metrów. I tak powinna działać każda nawigacja po śladzie. I po co kupować liczniki za 2000 zł? I jesteśmy. 20 metrów. Koniec trasy. No to jeszcze raz. Z powrotem. Normalnie będziecie mieć dość. I już mamy skręcić w prawo. No super to działa. Cieszę się z tego jak dziecko. Chociaż mam inne liczniki. I kolejny skręt w prawo. No zobaczcie, no tak powinna działać zawsze nawigacja po śladzie. To by połowę z was pewno nie kupowało liczników za miliony monet. Bo naprawdę działa to po prostu rewelacyjnie. I skręt w lewo. No
nie ma opcji, żeby ona się po prostu zgubiła i żebyśmy my się zgubili. Nie ma takiej opcji. I do celu 80 metrów, 50. I koniec trasy. No, chyba pokazałem to szczegółowo, dosadnie i chyba przesadnie, jak działa ta nawigacja po śladzie w ROXie 11.1 EVO. Także macie pełny pogląd, jak to działa, jak to się sprawdza w rzeczywistości, w praktyce. No, moim zdaniem jest po prostu rewelacja. I naprawdę, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, jeżeli ktoś nie chce wydawać pieniążków rzędu 1000 zł w górę, to można wydać 600 zł i mieć licznik pod postacią Sigma ROX 11 EVO i nawigacji tak działającej po śladzie. No, jest to nawigacja, jeszcze raz wspomnę, wspomagana poprzez synchronizację z aplikacją na telefonie. Ale działa to precyzyjnie, wyśmienicie, widzieliście. Także komuś może to wystarczyć. I spokojnie wystarczy. Jeżeli miałbym mieć jeden licznik, nie miałbym za bardzo pieniążków na wydanie 1000 czy więcej na droższy licznik z nawigacją, to w zupełności by mi ta Sigma wystarczyła, bo naprawdę nie ma się tutaj do czego doczepić. Wszystko działa naprawdę rewelacyjnie. Bateria bardzo długo trzyma, naprawdę spokojnie, nawet przewyższa mojego Garmina 830 z działaniem baterii. Naprawdę długo to wszystko działa. Przyciski rewelacyjnie, wszystkie inne funkcje też działają rewelacyjnie, są treningi, naprawdę ten licznik ma wszystko. To, że jestem fanem Sigmy, no to nie ukrywam, ale nikt mi za to nie płaci, sam sobie kupuję te liczniki, bo po prostu powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że kiedyś doczekam się, że Sigma będzie konkurentem dla Garmina i dla Wahoo, a wręcz mam nadzieję, że kiedyś po prostu zostanie liderem wśród tych potęg. Tak to było dawniej, bo naprawdę zasługuje na to. Może nie ostatnimi latami, gdzie nic nie robili, no ale teraz naprawdę dbają o posiadaczy liczników. Nawet do Sigmy ROX 12, tego starszego, którego mam już od 3 lat, są nadal dostępne aktualizacje. Jest ten licznik aktualizowany, nie olali tego. To naprawdę wielki plus. Ja pozostanę fanem Sigmy. Mam Garmina 830, ale pozostałe liczniki to Sigma. 11, stara 12 i nowa 12.1 EVO. Co do nowej 12, to powiem wam tylko, że rewelacja. I jakby Sigma nie miała tylko tak spieprzonej renomy, to podejrzewam, że zostałaby w tej chwili liderem. Bo ten licznik naprawdę jest rewelacyjny. Trochę się nim już pobawiłem. Bateria, tak wspominałem, trzyma 16 godzin. No to powiedzmy, że na całodniową jazdę spokojnie starcza, bez problemu, przy pełnej jasności wyświetlacza. Wyświetlacz już nowej generacji. Taki wyświetlacz jest jak w smartfonach. Naprawdę jest to mega widoczne. Zrobię kolejny film właśnie o Sigmie ROX 12.1 EVO. Taką prezentację i pierwsze wrażenia. No szkoda.
Jeszcze raz szkoda, że tak Sigma zaprzepaściła ten czas, bo naprawdę ten licznik, jak i 11, jak i ta nowa 12 jest naprawdę wart swoich pieniążków, wart zainteresowania się tego, no ale niestety poprzez to, że Sigma zrobiła jak zrobiła, no to niestety teraz ciężko zaufać klientom potencjalnym, no bo tak, też już kolejny raz wspominałem, jeżeli ktoś ma wydać 1700 zł, bo tyle kosztuje ten nowy rok z 12, no to naprawdę zastanowi się nad tym, bo w tej cenie ma Garmina 830, czy tego nowego 840, czy 540, lub Wahoo, Bolta, czy Roama, troszkę dopłacając, no to właśnie, co wybrać? Niesprawdzoną Sigmę, niszowy produkt, czy potęgę lidera przez ostatnie lata, Wahoo czy Garmina? No to na dziś tyle. Trzymajcie się. Na razie, hejka. Cześć.